Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałbym wam w ogóle przedstawić pierwszą w ogóle zawartość, która została dodana do gry w ramach dodatku Regiopact, czyli między innymi Francję. I powiem tak, żeby teraz się dowiedzieć, jak w ogóle ten cały mniej więcej tę nową zawartość w ogóle dodać, no to kwestia jest dosłownie taka, że trzeba dokładnie wyjść tak na mody Paradox między innymi. I tutaj między innymi macie to ładny French Pact. Tutaj wchodzicie i w ogóle i włączacie go, żeby był aktywny. I już go uruchamiacie. Dobra, za chwilę zrobię tak, teraz zrobię krótką przerwę i pokażę wam już na jak wyglądają te nowe asety, które są dodane do gry. I już pan tak, już jesteśmy tutaj w grze i proszę bardzo, to są właśnie te część właśnie asetów, które się tutaj znajdują. Między innymi właśnie, jeśli chodzi o... Powiem tak, tutaj mamy tak, nowe dokładnie budynki mieszkalne, między innymi. Dużo również są, zarówno są takie zabudowy szeregowe, jak i są również takie domy średniej wielkości. Są również takie ze sklepami, czy między innymi jeszcze biura. I powiem tak, oprócz tego jeszcze są tutaj inne jeszcze specjalne budynki. No to jeżeli chodzi o budynki, no to mamy coś takiego. Tutaj w budynkach pojawia się między innymi informacja o pakiecie. My możemy ustalić pakiet francuski i będę pokazywał wszystkie budynki właśnie z tego pakietu. Więc możemy mieć tak, francuskie budynki takiej strefy szeregowej. Tutaj proszę bardzo, tu możemy mieć takiej. Budynki z takiej średniej gęstości. Możemy mieć zabudowy mieszanej. No i jeszcze mamy francuskie tanie mieszkanie. O, żeby się wybudowało, o. Już się tutaj zaczyna budować. Niestety przy strefie komercyjnej czegoś takiego nie ma ani przy strefie przemysłowej, ale przy strefie biurowej jak najbardziej już mamy. I można między innymi zrobić takie właśnie biura, które są właśnie w tej okolicy. No, oprócz właśnie tego, my mamy dodatkowo właśnie, mamy tak, z nowych obiektów, my mamy właśnie taką malutką francuską podstację. Mamy tutaj właśnie tak zwaną francuską wieżę ciśnień. Ona tak się prezentuje. I w porównaniu do takiej normalnej wieży ciśnień, koszty utrzymania zdecydowanie ta jest tańsza w utrzymaniu. To jest tak, to jest dobra rzecz, jeśli chcecie na przykład właśnie budować miasto od początku. No i teraz przechodzimy do najważniejszego. Mamy tutaj między innymi francuski szpital, między innymi oraz francuskie centrum medyczne. Budynki te między innymi też można tutaj ulepszać. Następnie już przechodzę szybko do kolejnego elementu, czyli edukację. Czyli mamy tak, francuskie liceum, takie francuskie liceum, francuską podstawówkę, trochę szokujące, że powinno być najpierw podstawówka, a później liceum, no i francuską szkołę pomoturalną. Tutaj na świecie budynki widać, że one zajmują bardzo małą powierzchnię. I jeśli chodzi o pojemność, to widać, że jeśli pojemność jest bardzo podobna co do budynków podstawowych. Ale ważne jest to, że my możemy tutaj zrobić nawet takie bardziej w stylu właśnie francuskim. No i teraz mamy tak, jeszcze mamy tutaj francuską rodzinę strażacką, taki budynek i francuską strażę pożarną. I jeszcze na końcu mamy jeszcze budynki z policji. I powiem tak, tutaj jeśli chodzi o... No i tak, no i teraz jeszcze mamy tak. No i jeszcze mamy tutaj pociągi, mamy francuski dworzec, między innymi, który tutaj mamy tutaj właśnie postawiony i tutaj można go nawet ulepszyć. I chwila, i zobaczyć, czy mamy tutaj jakieś francuskie, jakieś nowe obiekty parkowe. Jednak nie, żadnych parków nie zostało dodanych, wielka szkoda, ani żadnych budynków z komunikacją. Tak chyba się właśnie prezentuje właśnie wspomniana ta malutka aktualizacja. I już mogę powiedzieć tylko tyle, że kolesar o tym już powiedziało, że już 11 listopada, czyli wiadomo, w Dzień Niepodległości Polski zostaną dodane kolejne asety związane ze Niemcami. O nie! Jesteśmy zgubieni! Dobra, a więc to tylko, co tak już powiem, to wszystko ode mnie, to jak na razie. Te asety jak na razie jest tutaj bardzo małe. Może asety są bardzo małe, ale mi się zdaje, że fajnie, że chociaż to dodali między innymi możliwość budowania takich małych francuskich rzeczy. Bo to bardzo mocno między innymi urozmaici, jeśli chodzi o budowanie miasta. Kolejną rzecz, jaką mogę powiedzieć, tylko to, że mały może być problem taki, że jeżeli ktoś właśnie ma
że jeżeli ktoś ma problem z modami, to może być problem z odpalaniem. Ja mogę się pochwalić tym, że żeby później te asety włączyć, to mi w ogóle gra mi czasami się wyłączała. Dobra, no to też mogę powiedzieć. I jedyna rzecz, jaką powiem, tak, to wszystko ode mnie. Do zobaczenia prawdopodobnie już za 2 tygodnie. Jeżeli komuś się spodobał film, to nie zostawi łapkę w górę, komentarz, a jeżeli ktoś jest nowy, to nie zasubskrybuje kanał. To wszystko ode mnie, do zobaczenia w ciągu następnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce.